Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z omówieniem postaci męskiej, bo jeżeli chodzi o polskie postacie, które cały czas tutaj sobie wspólnie omawiamy, to akurat facetów ostatnio było mniej. Faceci w deficycie, a przecież tak być nie może. W związku z tym postanowiłam dzisiaj pójść na grubo i przypomnieć takiego faceta, którego myślę, że przypominać w sumie nie trzeba, bo wszyscy go pamiętamy. Kto nie pamięta albo chociażby nie nuci napisanych przez niego piosenek? Wiadomo, że chodzi o Wojciecha Młynarskiego. Człowieka ikonę, legendę polskiej estrady. Wojciech Młynarski miał tyle tytułów, że wręcz trudno wymienić je jednym tchem. Ponieważ był poetą, satyrykiem, scenarzystą, kompozytorem, reżyserem, artystą kabaretowym, no i wiele osób podkreśla, że prawdziwym artystą. Debiutował na początku lat 60. A mimo to wiele z jego tekstów do dzisiaj śpiewają kolejne pokolenia. Bardzo wielu specjalistów wymienia go jako najwybitniejszego w powojennej Polsce twórcę tekstów kabaretu literackiego. Dlatego myślę, że dzisiejszy odcinek dla wszystkich fanów polskiej twórczości będzie nie lada gratką. Lecimy więc! Wojciech Młynarski urodził się w 1941 roku w Warszawie. Pochodził z muzycznej rodziny, a pasję do muzyki, do tworzenia, do artyzmu odziedziczył po przodkach. Natomiast zawodowo bardziej wcześniejsze pokolenia zajmowały się muzyką niż rodzice, ponieważ jego ojciec był inżynierem rolnym, zarządcą majątku w Kobylance, niedaleko Mińska Mazowieckiego. Wojciech Młynarski jednak miał we krwi artyzm, a świadczyć chociażby może o tym jego siostra, która przyszła na świat później, a w dorosłym życiu również została poetką, aktorką. Niestety ojciec z Wojciecha Młynarskiego zmarł dość wcześnie, bo w 1943 roku, a matka wraz z dziećmi powróciła do domu rodziców w podwarszawskim Komorowie. Tam przyszły autor piosenek spędził swoje dzieciństwo. Już od dziecka widać było, że naprawdę ma we krwi i pisanie piosenek, i poezję, i reżyserię, ponieważ po pierwsze pisał wiersze, ale był wstydliwy i bardzo się wstydził komukolwiek je pokazywać, dlatego w pewnym momencie większość z nich jednak lądowała w szafie. Natomiast jeśli chodzi o reżyserię, to również reżyserował różnego rodzaju spektakle, które wraz z kuzynkami wystawiali później komu popadnie. Z kolei, gdy poszedł do liceum, również nie porzucił swojej pasji, nadal pisał wiersze. Te wiersze dokumentowały w humorystyczny sposób życie szkoły. I tutaj zaczął już się tak ukierunkowywać właśnie jednak na tą literacką satyrę. Sam później te wiersze deklamował i obśmiewał niektórych w szkole na comiesięcznych apelach, więc widać, że tutaj udało mu się jednak już tego swojego wewnętrznego, nieśmiałego człowieka przezwyciężyć, no i przede wszystkim też swoją twórczość pokazywać szerszemu gronu odbiorców. W 1957 roku zdał maturę i rozpoczął studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Klub hybrydy. Kto studiował w Warszawie, ten na pewno browarka niejednego tam osuszył. Ja też, zdarzało mi się, ale kiedy tam byłam, to jeszcze nie wiedziałam, że właśnie w tym klubie, chociaż wiadomo, że bardzo wiele znamienitych osobowości się tam pojawiało, no ale właśnie tam między innymi debiutował Młynarski w latach 60. w kabarecie w klubie studenckim. Występował tam obok wybitnych postaci. Ale jak często wiecie, żeby się wybić, trzeba się wyróżniać. I Młynarski bardzo dobrze się w tym sprawdzał. Wyróżniał się tym, że jego teksty różniły się, ponieważ drwił z postaci, które były właściwie ikoniczne. Na warsztat wziął chociażby Violettę Villas czy Andrzeja Wajdę. Czyli grubo. Kończąc studia, zdecydował, że pozostanie w tym, co najbardziej kocha i będzie pisał piosenki. Kiedy skończył studia, rozstał się z hybrydami, a promotor jego pracy proponował mu pozostanie na uczelni w charakterze asystenta. Nie to jednak było Młynarskiemu w głowie, ponieważ już w tym samym roku wystąpił podczas festiwalu piosenki polskiej w Opolu. Ze swoją piosenką Ludzie to kupią. Piosenka spodobała się i zdobyła wyróżnienie. W 64 postanowił złączyć swoje siły z kuzynem Romanem Orłowem.
i stworzył piosenki Spalona Ziemia i Z kim ci będzie tak źle jak ze mną. No i tutaj Kalina Jędrusik wspaniale wykonała tę piosenkę. Macie o niej 2 odcinki, ponieważ jej życiorys był tak ciekawy, że nic po prostu nie mogłam z niego wyrzucić, więc znajdziecie je w karcie. To wykonanie przyniosło nagrody w Opolu. Jego piosenki podobały się widzom, dodatkowo wszyscy, zarówno widzowie, jak i artyści widzieli w nich bardzo duży potencjał, dlatego bardzo szybko Młynarski stał się autorem tekstów dla najpopularniejszych wykonawców. Wymienię tylko kilku, bo naprawdę zeszłoby nam tutaj bardzo długo, ale była nimi m.in. Maryla Rodowicz, Anna German, Halina Kunicka, Ewa Bem. Do dziś zresztą po jego twórczość chętnie sięgają muzycy, mamy cały czas powracające teksty Młynarskiego. Ale czy Wojciech Młynarski miał wielki talent wokalny? No nie miał. Ale to, co było najważniejsze w jego twórczości, to przekaz i ten wygrywał. Ludzie chcieli go słuchać, chcieli rozumieć jego teksty. To nie było takie, wiecie, jak my to dzisiaj mamy, piosenka o niczym, ale fajnie się przy niej bioderkiem rusza i się potupie. Wręcz przeciwnie. W twórczości Młynarskiego oczywiście chodziło o coś zupełnie innego. A sam tłumaczył swoje teksty tak. Uwielbiam to, kiedy autor sam nam mówi, co miał na myśli. Od początku ciągnęło mnie w stronę satyryczno-humorystyczną. Starałem się, by tekst był dowcipny i dobrze trzymał się melodii. Nie możemy zapomnieć, że Młynarski był też showmanem, pracował w telewizji, podobnie jak jego córki teraz. Stworzył cykl Porady Sercowe. Swoje piosenki wykonywał zwykle sam podczas tych występów, natomiast wiele z nich zdobyło popularność dopiero później, kiedy okazało się, że jakiś inny artysta się za nie brał. 65. to start współpracy Młynarskiego z kabaretami Dudek i Owca. No i pisał też inne teksty. No i tutaj powstało m.in. Jesteśmy no w czasach. Ta piosenka dała mu fame, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Stał się niezwykle popularny. Bardzo, bardzo szeroko poszła ta piosenka. Stała się po prostu hitem lata. Cenię Wojciecha Młynarskiego, że był człowiekiem szczerym. Nie był taki bułkę przez bibułkę, tylko mówił jak jest. Dlatego też nie ukrywał, że jego piosenki skierowane są do mas. Chciał jak najwięcej serc swoich fanów podbijać, ponieważ jak sam przyznał, wynikało to trochę z niepewności artystycznej, a raczej niepewności w środowisku. Cały czas nie był do końca pewny, jaką pozycję w środowisku artystycznym ma. Uznano go wtedy za twórcę nowej formy artystycznej, tak zwanych felietonów śpiewanych. 66. to dopiero czas pierwszego albumu Młynarskiego. Wojciech Młynarski śpiewa swoje piosenki. 2 lata później przyszedł czas na kolejny album Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. W późniejszych latach związał się na stałe z Teatrem Ateneum. I tutaj kolejny owoc, czyli kaseta Młynarski w Ateneum. No i w Ateneum nie tylko był świetnym autorem przekładów piosenek musicalowych, takich jak Kabaret, Chicago, Jesus Christ Superstar. Zatrudniano go również jako narratora filmowego, no i oczywiście lektora. Zresztą wtedy seriale to były prawdziwe hity i jego piosenki również w serialach się pojawiały, takich jak na przykład Wojna domowa, Stawka większa niż życie, Panna z mokrą głową. I po raz kolejny tutaj wymienię kilka gwiazd, dla których pisał oczywiście nie wszystkie, na przykład Ewa Ben, Halina Frąckowiak, Krystyna Prońko, Krzysztof Krawczyk, Alicja Majewska, Zbigniew Wodecki czy Andrzej Zaucha, o którym też odcinek jest na tym kanale. W latach 70. rozwinął się do tego stopnia, że zaczął pisać już większe formy, zwłaszcza libretta operowe i musicalowe. Zanim przejdę do życia prywatnego, bo wiem, że lubicie, muszę jeszcze wymienić, jakie wybitne nagrody otrzymał, także jeszcze chwilka cierpliwości, oddajmy mu ten honor. Diamentowy mikrofon wręczono mu za całokształt pracy, został też uhonorowany obecnością w Alei Gwiazd w Opolu i na Promenadzie Gwiazd w Zdrojach. W 2000 roku otrzymał za artystyczne osiągnięcia Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. No dobrze, to trochę smaczków. Wielki nasz twórca, o którym dziś mówimy, miał 3 życiowe partnerki oraz 2-krotnie był żonaty. Pierwszą jego żoną i miłością, z którą spędził najwięcej, bo 29 lat i z którą ma 3 dzieci, była Adrianna Godlewska. Dzieci to oczywiście dziennikarki Agata, Paulina oraz syn muzyk Jan. Ta para pobrała się w Komorowie 26 września 1964 roku. Pani Adrianna ponoć była tak wzruszona tym momentem, że płakała na ślubie. Ponoć wtedy podszedł do niej wujek artysty. Przeżyjesz jeszcze wiele ciężkich chwil, ale pamiętaj, że zawsze będę po twojej stronie.
Adrianna się jednak nie przestraszyła, chociaż faktycznie łatwo nie było. Ale jak się poznali? Adrianna najpierw poznała siostrę Wojciecha, Barbarę. Już wtedy spodobała się Wojciechowi, który to poprosił siostrę, żeby przedstawiła mu tę piękność. Zainteresowanie było tu obopólne, ponieważ zarówno pani Adrianna, jak i Wojciech byli sobą zauroczeni. Pozostawał jednak problem, ponieważ Wojciech był wtedy zaręczony. Jednak ta chemia, która ich połączyła, sprawiła, że ta para już niedługo później stanęła na ślubnym kobiercu. Na świat przyszła Agata, potem 5 lat młodsza Paulina. Małżeństwo naprawdę świetnie radziło sobie finansowo, dlatego żyli luksusowo jak na tamte czasy. Ich domem zajmowała się gosposia, która tak naprawdę była przyjaciółką rodziny. Pani Hela, bo tak miała na imię, została nawet matką chrzestną Pauliny. Zresztą Adrianna Godlewska również występowała w kabarecie. Mieli w tym czasie Wartburga, spędzali wakacje w Jastarni, można więc powiedzieć, że prawdziwy high life. W 73 roku zbudowali dom w Kościelisku, by poprawić zdrowie dzieci. I wtedy właśnie Adrianna Godlewska po raz pierwszy zaobserwowała u swojego męża niestety symptomy choroby. Z dnia na dzień odporność psychiczna mojego męża załamała się, wspominała w książce. Cierpiał na chorobę afektywną dwubiegunową. Miał przyjmować leki, ale niestety nie stosował się do zaleceń lekarskich. Kiedy w 79 roku Adrianna była w trzeciej ciąży, spodziewając się syna, niestety stan młynarskiego znacznie się pogorszył. Odbyłam wówczas kilkugodzinną rozmowę ze znanym specjalistą w dziedzinie neurologii i psychiatrii, aby poznać podłoże choroby i szanse na wyprowadzenie pacjenta ze złego stanu. Generalnie otrzymałam zalecenie, żeby przede wszystkim zadbać o siebie, bo cokolwiek zrobię, i tak obróci się to przeciwko mnie, wspominała Adrianna. Kiedy rozpadło się ich małżeństwo i jak? Dość nagle, ponieważ pewnego dnia w 1987 roku Młynarski po prostu oświadczył: teraz będę mieszkał u przyjaciół, proszę do mnie nie dzwonić ani mnie nie szukać. I zniknął. Mieszkał podobno z pewną kobietą. Po pewnym czasie zresztą wrócił do domu, jednak małżeństwo było już w takim stanie, że nie było czego ratować. Para rozwiodła się kilka lat później. Wojciech Młynarski udzielał się politycznie. W związku z tym niemal od początku swojej kariery miał problem z cenzurą. Nazwisko Młynarskiego znalazło się na specjalnej liście, na której umieszczono autorów pod szczególnym nadzorem cenzury. Wszystkie własne publikacje autorów z poniższej listy zgłaszane przez prasę i wydawnictwa książkowe oraz wszystkie przypadki wymieniania ich nazwisk należy sygnalizować kierownictwu urzędu, w porozumieniu z którym może jedynie nastąpić zwolnienie tych materiałów. Po wybuchu stanu wojennego bardzo solidaryzował się z rodakami, sprzeciwiał się również temu, co w tym czasie prezentowała Telewizja Polska. Wystąpił do Rady Artystycznej Związku Artystów Scen Polskich, za co w 1986 roku ponownie został objęty zakazem występów i publikacji. Sam po latach wspominał to tak. Do momentu transformacji wzorem było przyzwoite zachowanie. Wiadomo było, że jest się przeciwko bezprawiu, totalitaryzmowi, cenzurze. Po upadku komunizmu trzeba było się deklarować precyzyjnie. Już w Nowej Polsce Wojciech Młynarski ożenił się ponownie z Jadwigą, jednak to małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Druga żona artysty zresztą nie była akceptowana przez jego rodzinę, co na pewno nie pomagało temu związkowi. Według różnych źródeł rozwiedli się w 2008 lub 2009 roku. Zresztą już wtedy Młynarski pokazywał się z nową partnerką, z którą nigdy na stałe się nie związał, jeżeli chodzi o zmianę stanu cywilnego, natomiast również bardzo długo się z nią pojawiał. Natomiast swoje drugie małżeństwo wspominał tak. Moje drugie małżeństwo trwało rok. Jestem ciężkim partnerem w życiu codziennym. Jego relacja z dziećmi ponoć zawsze była napięta. Być może dlatego, że opuścił dom, być może z powodu jego choroby. Natomiast w późniejszych latach dzieci starały się jak najbardziej zajmować swoim ojcem. Kiedy Wojciech Młynarski był już bardzo chory, w mediach pojawiły się informacje, że córki umieściły Wojciecha Młynarskiego w ośrodku dla osób starszych, w domu opieki. Obie zdementowały te plotki. Zresztą ja pamiętam straszną nagonkę prasy na córki,
Wojciecha Młynarskiego i straszne, wręcz okropne traktowanie samego Wojciecha Młynarskiego w tym czasie. Kiedy mężczyzna był już naprawdę bardzo chory i przebywał w szpitalu, wdarł się tam ktoś z prasy i zrobił mu zdjęcia na łóżku szpitalnym. Takie zdjęcia, które są bardzo intymne i nigdy nie powinny się zdecydowanie w prasie pojawić, niestety świeciły z okładek brukowych pism. Dlatego myślę, że dość uzasadnione było, że córki Wojciecha Młynarskiego, ponieważ jego syn jest mniej medialną osobą i mniej się w tym temacie udzielał, wypowiedziały się bardzo kategorycznie. Teraz zacytuję Wam Paulinę. Wiecie, że też będziecie kiedyś starzy i chorzy? Co po Was zostanie? Po moim tacie tysiące cudownych piosenek, wierszy, spektakli, które uszczęśliwiały ludzi i dawały im wytchnienie. Po Was syf, gnój i smród, którego na szczęście nikt po tygodniu nie będzie pamiętał. Jestem wściekła, ale Wam współczuję. A teraz zróbcie nam Państwo tę grzeczność i nie wtykajcie nosa w nasze życie prywatne. Młynarski pod koniec życia komentował też współczesne kabarety i niestety nie komentował ich najlepiej. Jego zdaniem ich poziom znacznie spadł. Dla niego był to brak wyczucia smaku i oryginalności. Twierdził, że styl kabareciarzy, który trafia tylko do masowej widowni, nudzi widza i nie jest go w stanie niczym zaskoczyć. Podkreślał również to, że ma nadzieję, że życie kulturalne Polaków w niedługim czasie również przejdzie na wyższy poziom. Wojciech Młynarski nagrał w sumie 20 płyt i tak jak już Wam mówiłam, zdobył bardzo wiele nagród. Zmarł natomiast 15 marca 2017 roku w wieku 75 lat. Począł w Warszawie na Powązkach. Urna z jego prochami spoczęła w Alei Zasłużonych. I na dziś to już wszystko. Dajcie znać, jak podobał Wam się ten odcinek, co o nim sądzicie. No i bardzo Was proszę o subskrypcję, bo to dla mnie najlepsze wynagrodzenie mojej pracy. Dzięki za dziś. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!